Witajcie! Dziś rozpakujemy sobie kolejnego Pixelboxa, tym razem z tematyki Quest. Ten Pixelbox został opakowany w śmieszną DHL-ową folijkę, która ma reklamować wieczorne pory doręczeń przesyłki. Cieszę się, bo będąc w pracy naprawdę ciężko jest umówić się z kurierem, także fajnie, że wprowadzili w końcu taką opcję. Zawsze wybieram doręczanie wieczorne, bo tak lubię. A jak jest u Ciebie? U mnie tak samo, tylko odwrotnie. Aha, okej. No dobra. Przygotowałam sobie taki uroczy różowy nożyk, którym teraz rozpakuję Pixelboxa. Ciach. A few moments later. No i co my tu mamy? Ściągaweczka. I pierwsza rzecz to przypinka i naklejka oczywiście. Licensed Quest Giver. Okej. I dalej mamy opaski do ćwiczeń z Zeldy, takie jakby ręczniczki. To znaczy nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale wiem, że służą do pochłaniania potu podczas uprawiania sportu. No i czasem zdarzy mi się ćwiczyć, tak? Jednak nie używam takich wynalazków akurat. Ale kto wie, może kiedyś się przekonam. Jaka słodziuchna figurka! Kurde, nie mogę jej wyjąć. Dobra, więc najpierw sprawdzę zawartość tego pudełeczka, które blokuje mi figurkę. Ice Swords. Cóż to takiego? Lodowe miecze. Czyli pojemniczki, w których można zrobić swoje własne domowe lody w kształcie mieczy. To mi się podoba i na pewno przyda się na lato. Super. No i teraz możemy przejść do sympatycznej figurki z kreskówki Adventure Time. Jest mega urocza. Nietypowe jest to, że nie ma żadnej podstawki, więc podejrzewam, że pewnie będzie problem, by ją postawić. Przez co kojarzy mi się bardziej z zabawką dla dziecka. I w sumie mogę mieć rację, bo napis na opakowaniu informuje nas, że zabawka jest dozwolona od lat 4. Mimo to wygląda fajnie. I fanom tej kreskówki na pewno przypadnie do gustu. No i co tu dalej mamy? Jakiś gumowo-piankowy gadżet. Czyżby odpowiednik piłeczki antystresowej do ściskania? Chyba tak. Mam coś takiego już w domu. Jednak jakoś nie korzystam. Widocznie za mało się stresuję lub rozładowuję stres inaczej. Bez skojarzeń. Piłeczka gniotka jest ponownie z Zeldy. Przynajmniej na to wygląda. No i już prawie koniec. Została jeszcze koszuleczka. Jest czarna, a na niej mamy ponownie motyw miecza. Did someone say? Nie wiem, do czego ona nawiązuje. Możecie dać znać w komentarzach. Ogólnie wzór spoko. Fajniejszy niż poprzedni kurczaczek. No i to by było na tyle. Najfajniejszym według mnie gadżetem są te miecze na lody. Później oczywiście figurka, koszuleczka, no i na końcu piłeczka i opaski. Jak oceniam tego Pixelboxa? Takie 6 na 10. Piłeczka i opaski akurat nie trafione w moim przypadku, więc średnio mi się przydadzą, ale komuś innemu być może przypadną do gustu, kto wie. Okej, no i kolejnym tematem przewodnim Pixelboxa będzie Marvel 2, więc coś czuję, że będzie ciekawie. Link do strony zostawiam Wam w opisie. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.